Siemano, witajcie! W dzisiejszym filmiku dowiecie się, co się stanie z silnikiem, kiedy wlejecie do niego zbyt dużo oleju napędowego. Ponieważ kwestia przelania oleju silnikowego była już poruszana na YouTubie, w różnych filmikach, w tym u Łysego, gdzie bardzo ładnie zżygał się ten jego golfik olejem, wręcz miło było popatrzeć na te mdłości niemieckiej technologii. Piękna sprawa. Hejt na Łysego za 3, 2, 1, start. Oczywiście żartowałem. Bez chamstwa mi tutaj. Bądźcie grzeczni. No, a Łysego pozdrawiam. Ponieważ kwestia przelania tego oleju silnikowego była już poruszana, uznałem, że zrobię coś innego. Czyli wykorzystam upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ w moim nowym nabytku olej jest do wymiany, w dodatku silnik jest bardzo zanagarowany, czyli tutaj jest dużo syfu. Postanowiłem, że zrobię płukankę. Tylko że zrobię tę płukankę trochę inaczej. Po prostu wleję 5 litrów oleju napędowego do silnika benzynowego i zobaczymy, co się stanie. Czy wyżyga ten olej? Czy może silnik pocieknie? Kto wie, co może się stać? Poza tym, niektórzy z Was twierdzili, że ropa jest bardzo łatwopalna, wręcz wybuchowa. Może ten samochód wyleci w powietrze? Kto wie? Kto wie? Oprócz tego mam zamiar zrobić jeszcze jedną rzecz, co nie jest konieczne, ale w przypadku tutaj, kiedy olej nie wiadomo kiedy był wymieniany, mam dwa filtry oleju, także jeden wykorzystam na płukankę, a drugi sobie wstawię już po płukance na świeży olej. Przy okazji po płukance pokażę Wam, co ścieknie z tego silnika i rozbiorę filtr oleju, żeby zobaczyć, co w trakcie płukanki udało się zebrać na wkładzie filtrującym w filtrze oleju. Oglądajcie. Najpierw wykręcimy oryginalny filtr oleju, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Ale był luźny. Nic dziwnego, że trochę podciekał. Ale smoła. Kurde. Nieźle. To, co się dzieje w tym silniku, to Armagedon. Dobrze, że zrobimy zaraz z tym porządek. Zobaczcie sobie, jak wygląda wkład filtracyjny w przypadku, kiedy dawno nie był wymieniany olej. Nie mam danych, kiedy ostatnio był zmieniany, ponieważ kartka do oleju od wymiany oleju już wyblakła. Jest to całkiem solidna konstrukcja filtra. Ciężko było go rozebrać. Ale patrzcie. Ten filtr to próchno. To są trociny. Tego wkładu wystarczy dotknąć palcem, żeby on się rozleciał. Także ten filtr już dawno nie filtrował. I w tym przypadku, no niestety, rdza, ale tutaj olej krążył na pewno już tym zaworem bocznikowym, czyli nie był w ogóle filtrowany. Co wcale nie musi świadczyć, że z tym silnikiem coś się złego stało, ponieważ nie widać tu też żadnych ciał obcych, także na dnie nie widać jakichś opiłków, metalu. To jest najważniejsze, to świadczy o tym, że nic tutaj się w tym silniku nie zacierało. Także jak macie taki naprawdę stary, bardzo stary filtr, wiecie, że dawno nie był wymieniany ten olej, warto jest na płukankę sobie założyć drugi filtr. Natomiast jeśli wiecie, że ten olej był wymieniany nawet rok czy dwa lata temu i że ten filtr nie jest aż tak bardzo stary, możecie sobie odpuścić, wtedy nie musicie na płukankę zakładać nowego filtra. Zaraz w ten sam sposób rozbiorę filtr po wykonaniu naszego eksperymentu. Wkładam teraz nowy filtr. Nic tu jeszcze nie myję, nie czyszczę, bo to jest bez sensu.
Będę go zaraz wykręcał po zrobieniu naszego eksperymentu. Sprawdźmy poziom oleju. W tej chwili mamy połowę, 50%. Na dobry początek wleję. Zastanówmy się, ile by tu wlać. Myślę, że 2,5 litra będzie dobrze. Tak na oko. Żeby nie porozlewać. Sprawdźmy teraz poziom oleju. Oleju napędowego i oleju silnikowego, starego szuwaksu, starego syfu. Kurde, nic tu nie widać. Jest czysta miarka, bo jest zalana ropą. Jest gdzieś tutaj, czyli jakieś, czy nie wiem, jakieś półtora stanu, może dwa stany. Odpalę maszynę, zobaczymy co będzie. Okidoki, odpalamy maszynę. Nic się nie dzieje. Z rury dechowej nawet najmniejszy dymek nie leci. Silniczek jest w stanie idealnym. Dobra, zmuła, dolewam więcej napędu. Jeśli nic się nie wydarzy, będę musiał zamknąć ten kanał. Nie ma co krakać. Zaraz może pójdą jakieś uszczelnienia. Później zobaczymy od spodu, czy żaden uszczelniacz nie puścił na silniku. Zostawię teraz korek wlewu oleju, lekko odkręcony, gdyby ciśnienie w skrzyni korbowej skakało. Raczej, żeby ciśnienie w skrzyni korbowej nie skakało. To jest dobry samochód do jazdy. To nie jest jakiś gruzik na skatowanie. I tymi eksperymentami wcale nie mam zamiaru go uszkodzić, żebyście sobie nie myśleli. Sprawdźmy poziom fluidów w skrzyni korbowej. Kurde, nic nie widać. Nie wiem, jak mam wam to pokazać. Nie wiem, ile tego jest. Gdzieś tutaj może. Niemożliwe, żeby aż tutaj było. Cholera, za mało. Wlałem 5 litrów. Może jakiegoś oleju jeszcze dolać? Na razie odpalę, zobaczymy co będzie. Kolejne odpalenie. Tym razem już jest przelane i to tak sporo, no bo dolane 5 litrów oleju napędowego do połowy poziomu prawidłowego oleju. No dobra, teraz coś się dzieje już. Chyba nie zepsułem nic, hej.
To tutaj nadal zmuła. Dobra, niech sobie trochę popracuje. To woda. Minęło 10 minut. Nic się nie stało. Podczas przegazowania jedyne co się stało, to wyżygało trochę oleju tędy przez miarkę. Tutaj żyga cały czas. Dlatego jest lekko dokręcone. Ogólnie nic tak poza tym się nie dzieje. Spójrzmy na wydech. Po lekkiej przegazówce jedyne co się stało, troszeczkę wody z tłumika wyleciało. Ale patrzcie, że nawet nie puszcza dyma. Nawet nie dymi. A nie ma katalizatora. Dobra, gaszę go. Spuszczam to co jest w tym silniku. Zalewam go świeżym olejem. I zobaczymy co jest w filtrze, co podczas tej płukanki udało się zebrać w filtrze oleju. Porównamy jego stan do stanu starego filtra. Minęło 10 minut, minęło. Gasimy maszynę. Zanim spuszczę olej, szybkie spojrzenie na silnik, czy pojawiły się jakieś wycieki. Ale z tego co widzę, nic się nie pojawiło. Tutaj jak było, tak jest. Tutaj pociekło z filtra, ponieważ nie umyłem, także to jest ten olej, który mi ściekł przy demontażu oryginalnego filtra, więc tutaj nie ma też żadnego wycieku. Uszczelniacz wału korbowego przedni sucho. Uszczelniacz wału tylni też sucho, nic się nie stało. Nie wywaliło żadnego uszczelniacza. Tutaj ten wyciek jest nie z uszczelnienia, tylko z miarki. Kiedy zrobiłem przegazówkę, górą przez miarkę wyrzuciło trochę naszego fluidu. Czyli dla silnika po wlaniu 5 litrów ponad stan. Czy 5 litrów trzeba odjąć jakieś pół litra, ponieważ tam była połowa stanu. Także po wlaniu 4,5 litra ponad stan w Volvo nic się nie stało. Do oleju napędowego, nie jakiegoś tam oleju zwykłego. Spuszczam olej do czystego wiaderka. Zobaczymy też zaraz co w tym oleju. 300 W nieodkręcane było. Ktoś nie zmienia oleju. To jest różkołek. Dobra, wiem, powinienem wziąć inny klucz, ale nie chcę mi się iść. Ach, poszło. Może być scena jak z niemieckiego pornola. Raczej będzie na pewno, biorąc pod uwagę co tam jest. Uff, na styk. Kurde. Ale idzie. Ale idzie. To jest niesamowite. Tam sobie ścieka gnojóweczka do wiaderka, a my się zajmiemy teraz filterkiem. Zobaczymy co tu. Ale go zassało, kurde. Specjalnie lekko dokręciłem. Ale jaja. Widzicie? Temu nie można kluczem dokręcać. Tutaj dokręciłem tylko ręką i patrzcie jaki problem z odkręceniem. Dobrze się przyszło. O, tu też leci gnojóweczka.
Dobra, zaraz go rozbierzemy. Spójrzcie teraz, jak wygląda wkład filtrujący tego nowego filtra. Nie rozkleję tego niestety, to jest ten papier w środku jest sklejony tutaj tym, znaczy to nie jest papier, to jest wkład filtrujący, który ma specjalną strukturę. Spróbujmy trochę go wyciągnąć, żeby zobaczyć, czy coś tutaj jest. Patrzcie, tu nic nie ma, żadnych kawałków metalu, nie ma tu nagaru. Tak naprawdę jest w miarę czysty. Tutaj w tych załamaniach delikatnie widać malutkie drobinki nagaru. Nic metalicznego. Ciężko jest go rozerwać. Jest to nowy filtr. Nic tutaj nie ma. Ale warto było go zmienić tak dla czystego sumienia i też po to, żeby zobaczyć, czy ten silnik przypadkiem się nie kończy. Tak jak widać, jest całkiem spoko. Tutaj smoła, ale nic też nie pływa, nie ma żadnych ciał obcych na dnie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to, co spuściliśmy z tego silnika. Zobaczcie, ile zleciało. Będzie z 10 litrów niecałe. Fabrycznie wchodzi do tego silnika 5,8 litra oleju silnikowego. Dolane zostało 5 litrów, ale brakowało tam do maksa, więc trzeba przyznać, że tu jest jakieś 9 litrów. 9 litrów gdzieś tak jest. To jest 10-litrowe wiaderko, ale wiadomo, że 10 litrów nie pod korek, tylko gdzieś tak, nie wiem, może dotąd jest 10 litrów, no to tu jest 9. No to się wszystko zgadza generalnie. Co tutaj zleciało nam? Nic nadzwyczajnego. Nie jest to jakaś czarna smoła, nie jest to też czyste. Myślę, że troszkę został umyty ten silnik i większość tego syfu spoczywa właśnie tutaj w czeluściach tego wiadra. Teraz wleję świeży olej. Filterek mam już założony, nowy. Podkładeczka pod korkiem nowa. Silnik suchy. Pozostaje nic innego, tylko wlać olej, przejechać się i zobaczyć, czy wszystko jest dobrze. I wyciągnąć jakieś wnioski z naszego eksperymentu. Patrzcie, jak korek ładnie umyło. Błyszczy się jak nóweczka. Przyszedł wspaniały moment na wlanie świeżego oleju. Naszego sympatycznego Volvo. Ale teraz mroczy piąteczka. Zobaczmy, co nam teraz wyskoczy na miarce. Co my tu mamy? Czy trzeba może dolać? O, jest minimum.
Bez kitu. A, sorry. Nie widzicie. W każdym razie jest minimum. Jeszcze tylko trochę doleję. I można uderzać w trasę. Jak widać, Volvunio chodzi jakby wczoraj wyjechał z fabryki. Mruczy rzędowa piąteczka. Jakieś kontrolki się świecą, ale to niepotrzebne w ogóle jest. Kontrolki są zbędne. Tutaj nic nie dymi. Silnik jest suchy. Woda z wydechu trochę wylatuje. Chyba trzeba się przejechać. Lecimy z tematem. Zobaczymy, jak kopię 5 cylinderków. Jak kopię szwedzkie benzynowe 5 cylinderków. Ale on pracuje. O, pas. Pas jest zepsuty. Ale zapina, no już tak, żeby nie pikało. To trzeba wywalić. Co to jest w ogóle? Ale ta maszyna chodzi. Trzeba napić klimatyzację. Tak poza tym jest spoko. Ale benzynka pracuje, wam powiem. Diesel to jest do traktora tylko i wyłącznie. Samochody osobowe nie powinny mieć w ogóle diesli. Pięknie jedzie maszyna. 170 koni mechanicznych. I myk. W prawo. I myk. W lewo. Prawie jak polska scena polityczna. Any questions? Coś tu skrzypi chyba w schowku. W dieslu mam podobnie. Tirarirarirarara. Tirarirarirarara. Jak kopie rzędowa piątka? Mówię wam. Ona kopie mocno. Naprawdę, 5 cylindrów to jest muzyka. To jest muzyka dla uszu. Ależ to jest muzyka. Duży. Po co mu tyle tych kół? A, jak jedno przedziurawi, to może jechać bez któregoś pewnie. Zobaczmy, jak kopie szwedzka stal. Dwójeczka, o, jakieś BMW przed nami. I lecimy do odcinki. Słyszycie tego szpeda, jak on warczy? Ale to idzie. Ale to pięknie jedzie. Pięciocylindrowa benzyna, mówię wam. To jest muzyka. Diesel tak nie warczy. Powiem szczerze, po tej całej pukance, po tych wszystkich testach, nic się nie stało. Silnik pracuje na świeżym oleju. Ale też nie odczuwam tu żadnych rewelacji. Jakieś tam Ameryki nie odkryłem tutaj tą pukanką. Wydaje mi się, że silnik pracuje trochę ciszej, równiej. No jednak tam była gnojówka. W tej chwili jest czysty, elegancki olej.
i silnik też jest czysty. Tak poza tym, praca silnika perfekcyjna. Samochód za 1250 zł, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nieskażony trucizną, jaką jest gaz LPG, całe życie eksploatowany na benzynie. Więc chodzi jak zegarek. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten mały test, że było tutaj coś ciekawego w tym pokazane. Mimo że nie było żadnych fajerwerków, nic nie wybuchło, troszeczkę tam pociekło tego oleju, ale jak widzicie, często mieliście taki dylemat, że mogą pójść uszczelniacze na przykład w silniku, jak jest za dużo wlane oleju czy coś. Patrzcie, tu nic nie pociekło. W sprawnym silniku nic takiego Wam się nie stanie. Jeśli pociekłby Wam jakiś uszczelniacz albo puściła jakaś uszczelka, to znaczy, że ta uszczelka jest zużyta. To znaczy, że ona jest do wymiany. Także jak widzicie, tutaj nic się nie stało. Myślę, że na duży plus w ogóle ta płukanka, chociaż lepiej by było zrobić tę płukankę na czystym oleju napędowym. Ja chciałem tutaj zrobić test taki podobnie jak zrobił Michu z czterech kółek, że po prostu wlewam za dużo czynnika do silnika i co się w takiej sytuacji stanie. Także tutaj się nic nie stało. Oczywiście pewnie gdybym wlewał go pod sam korek, no to w końcu miałbym fontannę albo z miarki wlewu oleju, albo z korka, lub też przez odmę do kolektora ssącego zacząłby lecieć ten olej, czy tam olej napędowy, aż w końcu samochód zacząłby dymić i by zgasł. Aż do takiego stanu doprowadzać nie chciałem, ponieważ jest to mój sprawny samochód, którym jeżdżę i tak trochę dygałem przy tym teście, ale jak widać, nic złego się nie stało, a raczej nawet powiem, że na plus. Wszystko się wydarzyło. Tutaj ten ciąg wydarzeń. Jeszcze chciałbym tak odnieść się do czegoś takiego. Zauważyłem w komentarzach, napisałem tam komentarz pod filmem Łysego z tym, jak on nalał tego oleju za dużo, tego Golfa. I tam ktoś napisał, że o, to wy się lubicie, czy to ty, Krysie, lubisz Łysego, nie? I tu jest takie, widzę, rozumowanie wśród was, typu, że to jest jakaś konkurencja. Wy myślicie może, że jak są jakieś dwa kanały na YouTubie, to oni między sobą muszą walczyć, tak? O widzów. Takie jest wasze rozumowanie. Wiecie co, to jest śmieszne. Nie ma czegoś takiego jak jakaś konkurencja czy walka między sobą. Bo bycie twórcą jakimś, nagrywanie różnych rzeczy nie polega na robieniu tego, aby z kimś walczyć, tylko polega na robieniu po prostu swojego. Nie wiem, czy to rozumiecie. Na robieniu, na kierunkowaniu się, na robienie swoich rzeczy, nie wnikając na konkurowanie z kimś. Tak powstają te wszystkie materiały. Także może to troszeczkę jest z waszej strony takie sztuczne i naciągane, te wszystkie takie hejty. Ja wiem, że jest dużo różnych troli i innych takich osób, które specjalnie piszą takie różne rzeczy, żeby wywołać jakąś dyskusję. Tylko weźcie pod uwagę, że komuś po prostu może być przykro, czytając takie rzeczy, i nie jest to przyjemne. A jednak my jako twórcy jesteśmy po prostu ludźmi i czytamy to, co wy piszecie, i wpływa to na nas w jakiś sposób. I szczerze mówiąc, jak się widzi tyle różnego gnoju w komentarzach, nawet jeśli u mnie w komentarzach piszecie coś na temat kogoś innego, to jest takie żenujące, nie chce się tego czytać, nie? Jak ktoś ma zamiar pisać coś takiego, lepiej, żeby w ogóle nic nie pisał, a jak już lepiej, to napisać coś pozytywnego lub jakąś konstruktywną krytykę, w czym jesteście bardzo dobrzy. Wielu z was jest w tym bardzo dobrych, bo jest sporo osób, które piszą mądre komentarze i to jest zawsze na propsie. Nawet jeśli się nie zgadzacie ze mną w czymś, ja się nie obrażę, naprawdę. Jeśli napiszecie jakiś sensowny, merytoryczny komentarz, który krytykuje moje jakieś postępowanie, bardzo chętnie to przeczytam i wezmę to do siebie. Także walczmy z chamstwem przede wszystkim, bo tak można to pod to podciągnąć, pod chamstwo, pisanie różnych takich gówien w komentarzach. Nie róbcie tak. Szykanujcie tych, którzy tak robią. Też odróżniajmy taki wysublimowany humor od zwykłego chamstwa. W moich filmach możecie na przykład znaleźć bardzo dużo
różnych dziwnych żartów, których nie zawsze będziecie się śmiać. Czasami bywa tak, że się śmieję się z nich tylko ja sam. W sumie w większości przypadków tak jest. Dlatego mam tak mało subów, ha, ha, ha. Ja szczerze mówiąc mam bardzo dużo subów, jak na swoje umiejętności, nie wiem, na to jak uważam, ile powinienem mieć. Starczy tego pitolenia. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pozdrawiam.